Cześć, Dmitry Kielsi z tej Strony i witam Was na kanale Dolarowy Projekt. W tym filmie porozmawiamy sobie, jak osiągać ambitne cele. I musicie wiedzieć, że jak nagrywam ten odcinek, to jest godzina 22, pół godziny temu wróciłem z siłowni, więc jest, tak sobie pomyślałem, że jest to idealny moment, żeby nagrać taki odcinek o tym co zrobić, żebyś nam się chciało tak bardzo jak nam się nie chce. Bardzo proszę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję za każdą subskrypcję pozostawioną. Dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że takie treści są przydatne. Zostawcie krótki lub dłuższy komentarz, chętnie się odniosę do waszych komentarzy i serdecznie proszę, żebyście zostali do końca tego odcinku, do końca tego odcinka przedstawię wam pięć skutecznych kwestii porad po to, żeby zwiększyć swoją produktywność. Zacznijmy od pierwszego punktu. Czym prędzej uświadomimy sobie, że z natury człowiek jest leniwy, tym lepiej, bo każdy z nas ma pierwiastek lenia w sobie i nie ma co się tym dręczyć czy zamartwiać, po prostu tak, tak jest, tak jesteśmy stworzeni. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że jeżeli odpowiednio przepracujemy sobie ten temat, to jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć swoją efektywność oraz produktywność. Świadomość tego, że z natury jesteśmy leniwi, to jest jakby pierwsza kwestia nie ma co z tym walczyć na siłę w tym sensie, że nie ma co się zatręczać druga kwestia jest bardzo ważna należy poszukać u siebie prawdziwej, głębokiej motywacji czyli nasze po co po co coś robimy po co wydajemy produkty na mocenie KDP po co pracujemy, po co dorabiamy sobie być może poza pracą po co chodzimy na siłownię, trenujemy i tak dalej i o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że Trzeba się zastanowić, jaka jest nasza ta właśnie głęboka, taka wewnętrzna motywacja do realizowania jakichś celów. I już Wam powiem na przykładzie. W tym momencie trenuję 4 razy w tygodniu, lubię biegać, więc biegam no, tak naprawdę dwa razy w tygodniu, ale też dwa treningi mam siłowe i tam też sobie biegam na wierzchni. Natomiast biegam dość dużo, bo od 30 do 50 km w tygodniu. I teraz tak, popatrzcie. Jakby zrobiłem sobie cel taki główny, roczny, że przebiegnę 1000 km w rok. I jaka jest moja prawdziwa motywacja? Czy jest nią budowanie formy, poprawa sylwetki, być może schudnięcie? I tak, i nie. Chodzi mi o to, że to są pewne motywacje, oczywiście, ale to nie, to nie jest ta prawdziwa, głęboka motywacja, która. Epcham do realizacji takiego celu, bo przebiec tysiąc, a tak naprawdę przebiegle gdzieś pewnie około półtora tysiąca, bo na półmetku tego celu, to nie jest prosty cel. Więc tak naprawdę mam taką głębszą motywację, a czym ona jest, to moją motywacją jest to, żeby zaszczepić ducha sportu swoim córeczkom. Bo mam przekonanie, że wychowanie w duchu sportu wpłynie pozytywnie na kształtowanie ich charakteru. Mam córeczkę roczną i czteroletnią. To są bardzo młode dziewczynki. Natomiast już teraz o tym myślę i to jest taka moja prawdziwa, głęboka motywacja do tego, żeby regularnie uprawiać sport. Nie chodzi mi o to, żeby robić coś wyczynowo. Natomiast jeżeli będę aktywnie spędzał czas kilka razy w tygodniu, to zaszczepię. To o swoich dzieci, u swojej tej czteroletniej córeczki, już widzę, że, że ma dryg do sportu, pewne rzeczy już sobie próbuje, nawet na jakimś pierwszym biegu była, na pierwszych zawodach. Chodzi też na taniec, więc próbuję w ten sposób zaszczepić jej tego ducha, sportu, tego ducha sportu i to jest rzecz, która mnie napędza do tego, żeby realizować taki cel, jakim jest właśnie przebiegnięcie tysiąca czy półtora tysiąca kilometrów w roku. Więc drugą kwestią jest właśnie ta prawdziwa, głęboka motywacja. Po co tworzymy produkty na Amazonie KDP? Po to, żeby zarabiać więcej? I tak, i nie. W tym sensie, że jest to jakaś motywacja, ale prawdopodobnie macie głębszą motywację. Chcecie coś zmienić w swoim życiu i wy wiecie o tym, co najbardziej. Tak? Dla mnie taką głębszą motywacją. Tworzeniu, nie wiem, kanału na YouTubie, czy w tworzeniu produktów na Amazonie KDP jest właśnie też. To też są moje córeczki, i to, że chcę im zagwarantować, jeżeli będą chciały to studia w Barcelonie, we Włoszech, czy gdziekolwiek indziej, chcę im zagwarantować możliwie jak najlepszy rozwój, po to, żeby. Gdzieś miało jak najlepszy start w swoim życiu, więc to jest, znów, moja druga gdzieś tam głęboka motywacja. Oczywiście każdy niech się zastanowi, co jest tak naprawdę Waszą motywacją, te przysłowie, po co daną rzecz robicie, więc to jest druga kwestia. I trzecia rzecz to jest oczywiście wyznaczenie i praca na celach. Nie ma nic skuteczniejszego, jak praca na konkretnych celach. Ja mam. Bardzo różne te cele, bo i długoterminowe, krótkoterminowe, kró, krótkoterminowe i tutaj znów na przykładzie tego biegania. Taki, bieg, taki cel długoterminowy roczny to jest to, żeby przebiec minimum 1000 km w rok. Natomiast mam też cel, który już zrealizowałem taki cel był pięciomiesięczny, żeby przebiec 10 km poniżej 50 minut, mi się to udało w czerwcu, pobiegłem w 47 minut 10 km, więc ten cel już mam zrealizowany, mam kolejny cel wyznaczony za dwa miesiące, tutaj trochę bardziej ambitny, czyli przebiegnięcie półmaratonu w godzinę 45, godzinę 49 w takim przedziale czasu, a mój najlepszy półmaraton w tej chwili to jest godzina 55 to tak sobie treningowo pobiegłem więc to się też pewnie uda zrobić, chyba że będą jakieś straszne upały natomiast żeby te cele takie długoterminowe realizować to mam też taki cel tygodniowy który sobie stawiam, czyli w środę biegam 10 km interwałami, to są bardzo takie trudne, ciężkie biegi o dużej intensywności, a w sobotę czy w niedzielę, generalnie w weekend, biegam dłuższe, mam takie dłuższe wybieganie minimum 15 km, czasami 18, 20 czy 21. Więc, jakby, jeżeli mam ten cel główny 1000 km w roku, to zobaczcie, że to też sobie rozkładam na takie drobniejsze cele. Dzięki temu, tak naprawdę, nie zastanawiam się na tym, czy mi się chce, czy mi się nie chce, tylko realizuję swój plan, swoje cele. I teraz tak, żebyście wiedzieli, czwartym elementem jest pewna rutyna. Jeżeli rzeczy będziemy robili regularnie, tak, tak jak sobie to planujemy, to po 21 dniach, tak mówi przynajmniej Brian Tracy, że pewne rzeczy, które powtarzamy, stają się już rutyną, wchodzi nam to w nawyk. I rzeczywiście. Jak już przynajmniej kilka miesięcy tak od stycznia sobie biegam, no to już ja naprawdę się nie zastanawiam, czy mam wyjść biegać, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy jest ciepło czy zimno, tylko po prostu się przebieram i odpowiedniej godzinie wychodzę pobiegać. A następną kwestią jest to, że. Jak już w pewnym temacie siedzimy, to otoczenie zaczyna nam się zmieniać bardzo naturalnie. Otoczenie może nas trochę zabijać, jeżeli nie mamy dobrego otoczenia, natomiast jeżeli wchodzimy w dany temat, czy Amazonu, KDP, czy biegania, czy czegokolwiek innego, to to otoczenie nam się naturalnie bardzo zmienia. Tak jak w poprzednich latach dziś nie miałem za bardzo z kim biegać, tak już w tym momencie dziś, dziś te znajomości pomału się tworzą. Już na ten półmaraton w Szczecinie, który odbędzie się chyba 28 sierpnia, już w kilka osób jesteśmy zapisani. Także super. Sobie z mojej rodziny zaczęły biegać, więc tym bardziej się cieszę. Nikogo nie chcę namawiać na siłę, bo to się po prostu tak nie da. Natomiast jeżeli ktoś sam z siebie sobie pewne rzeczy poukłada w głowie, znajdzie po co chce biegać. To takie osoby zaczną same biegać, i istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że takie osoby po prostu będą zdecydowanie dłużej czy regularniej biegać. I, I to jest super. I teraz tak, jeżeli mamy przepracowane właśnie te kilka elementów, o których powiedziałem, czyli uświadomienie sobie, że z natury jesteśmy leniwi, poszukanie właśnie tego po co, czyli takiej prawdziwej i głębokiej motywacji. Wyznaczenie i pracy na celach, zrobienie pewnych nawyków, przy okazji zmiany otoczenia, to tak naprawdę te pięć rzeczy wpływa na to, że my nie myślimy o tym, czy nam się chce, czy nie, tylko realizujemy coraz bardziej ambitne cele i nie myślimy o tym, czy nam się właśnie chce, czy nie. Po prostu mamy plan wykonania i go realizujemy. Takie są założenia, i to jest naprawdę bardzo skuteczne. Tylko musimy sobie to wszystko sami w głowie poukładać, przepracować. I oczywiście, praca na celach to, jeżeli nigdy nie pracowaliście na celach, to możecie popełniać jakieś błędy, tworząc swoje pierwsze cele, ale to też jest kwestia wprawy, i doświadczenia i te kolejne cele byliście stawiać coraz lepsze. Ja z natury jestem dość ambitny, więc na samym początku wiem, że stawiałem sobie cele ponad moje siły nie wszystkie się udało realizować no i, i, i trzeba też wziąć to na klatę. Z czasem te cele po prostu zacząłem stawiać sobie bardziej realne i skuteczność takiej realizacji takich celi po prostu wzrosła. A to się oczywiście później przekłada na jakieś inne aspekty, tak jak na budowanie własnej wartości i tak dalej. Tak więc dzisiaj mam o 22. taki przekaz dla Was. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Zachęcam do tego, żeby zastanowić się, jaka jest wasza głęboka motywacja w realizacji danych celów, waszych celów. Trzymam kciuki za realizację waszych ambitnych celów, bo też zależy mi o tym, żeby wspierać wasze poczynania. Już podsumowując, powiem wam o tym bieganiu. Bo być może zachęcę do kogoś, żeby wyjść pobiegać, jakby biegałem w bardzo różnej temperaturze od minus 10 do plus pewnie 30 kilku stopni. W godzinach porannych, czyli od 4 do godzin nocnych, gdzieś tam do około północy, więc w bardzo różnych warunkach w słońcu, w upale, w deszczu, w śniegu, tak naprawdę w każdych warunkach. Bardzo miło wspominam bieganie nie wiem, na Majorce czy na Sardynii Razem ze wschodem słońca to fantastyczne wspomnienia. Także samo bieganie to nie musi być to tylko jakieś zmęczenie, ale to też jednak poznawanie otoczenia, tak danych miejsc, wspieranie dosyć ciekawych doświadczeń, a endorfiny, które się na samym końcu uwalniają, to tak naprawdę punktuje cały ten wysiłek. No i cóż. Trzymam kciuki za Was. Dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień i cóż, miłego tygodnia, do usłyszenia. Cześć!